Tak jak widzimy, rzepaczek już się powoli otwiera. W okolicy jest kilkanaście hektarów. Kwietnia, Damianek na rzepaczek jedzie. A jutro Januszek. Bierzemy tu 10 uli. Tam pasieka sobie stoi. No. 21 kwietnia. Janusz filmiki będzie. Tak jak widzimy, rzepaczek już się powoli otwiera. W okolicy jest kilkanaście hektarów. Tam za tymi białymi drzewami. No i tu. Na razie jest wywiezionych 10 uli. Damianek sprawdza, czy wszystko jest ok. Czy się coś nie przesuwało podczas transportu. Polecamy. Bardzo dobra przyczepka. Niewiadów.pl. Cóż tu więcej powiedzieć. Resory, wszystko tutaj ma. Tutaj można spojrzeć. Kolejny rok wywozimy i wszystko jest ok. No. Ja z tego będziemy musieli poprawić. No to poprawimy. No, fajne tereny wiejskie. Super. Będzie miodzio. Tu pomiędzy drzewami. A folii nie masz, nie? Nie mam. Dobra, nagrywaj. Nie no, mój wszystko bajeczka. On mówi, Maciek mówi, ten, Mariusz mówi, że to jest słaby rzepak. Mówi bajeczka. Tutaj mamy 4 ule na 5 hektarach rzepaku. Tutaj mamy 7 hektarów rzepaku plus jeszcze tam przy lesie, tam jak widzicie też jest 2 czy 3 hektary pszczoły naniosą. Ule jednościenne z osiatkowaną dennicą. Tutaj ocieplane. Stoją. Rzepaczek jest już prawie gotowy. Gdzie nie, gdzie już się kwiatek pojawia. No. Kawał ciężkiej roboty. Wstawanie od 5, o 5 godzinie. Ale jest. Koniec wywożenia. Czekamy 3 tygodnie i będzie po krzyku. Kolejny dzień. Na zoomie słabo widać te gołąbki. A coś innego chciałem wam pokazać. Jestem na innej swojej pasiece u Bruna i to samo dzieje się tutaj na komórce 4.9.
Hule warszawskie poszerzane. Pełno pszczoły. Dennica, nie wiem czy... O! Całą zimę, całą wiosnę otwarta, jak dla mnie. I to się dzieje. Na otwartej dennicy. Komórka 4.9. Jest pięknie. Nadstawki, jak widać, dajemy. No i zbiorę się do roboty. Czas nagle.